Masz jakieś na przykład jeszcze niezrealizowane marzenia? Ojku, całe mnóstwo, ale nie pytaj mnie o nie, ponieważ wierzę w to, że realizują się tylko te, których się nie wypowie na głos. A jak się zrealizują, to dopiero wtedy będę mogła mówić. W takim razie chciałam Cię zapytać na przykład o